Witajcie jogini. Zrobimy sobie dzisiaj jogę dla mięśni dna miednicy. Bardzo korzystną, jeżeli cierpisz na popuszczanie moczu albo obniżenie narządów w brzuchu, ale też dobrą, jeżeli czujesz takie napięcie i ciasność w brzuchu, czy ciężko ci się jest połączyć umysłem z odczuwaniem tego rejonu dolnego brzucha. Zaczniemy sobie na siedząco. Dzisiaj bardzo przyda nam się kostka do jogi. Jak nie masz kostki, to może to być taka większa poducha, nawet taką, którą możesz złożyć na dwa razy, albo duża księga typu encyklopedia. I zacznijmy od oddechu. Oddech będzie już pierwszą ważną rzeczą, która rehabilituje twój dół brzucha. Więc na wdechu poczuj, że przepona może zejść w dół na luźnym brzuchu i przepona, gdy schodzi w dół, to robi ciśnienie w brzuchu i żeby te organy się nie ścisnęły, to dno miednicy musi ustąpić i zejść w dół, rozszerzyć się, rozluźnić do dołu. Na wydechu przepona się podnosi i dno miednicy również się unosi, podnosi do punktu wyjścia. Wdech, opadanie, rozszerzanie dna miednicy, rozluźnienie i wydech, podciąganie i brzuch się lekko kurczy. Wdech to są takie subtelne ruchy, nie musisz tego robić 10 na 10. Wydech. Przełóż sobie dłonie na dół brzucha, jeżeli ciężko ci na wydechu poczuć, że cokolwiek tam się dzieje w dole brzucha, to zrób sobie wydech przez usta, jakbyśmy wydychali przez taką lekko zaciśniętą słomkę do picia. Wdech przez nos i wydech. Wydłużony wydech, bo czasem, zwłaszcza na tym jego ostatnim etapie, można poczuć, jak te mięśnie się bardziej zagarniają do siebie i lekko unoszą. Zrobimy sobie to samo na leżąco, więc już wyłożę Was do leżenia na plecach. I tu podstaw sobie kostkę, czy taką pomoc, jaką masz, pod kość krzyżową. Kolana ugięte, ręce wzdłuż tułowia. Przełóż sobie dłonie na dół brzucha, i znowu wydech przez usta, jakby przez zaciśniętą słomkę. Weź spokojny wdech przez nos. Brzuch luźniutko na wdechu i na wydechu. Przez zaciśniętą słomkę długi wydech. Zwłaszcza w tym ostatnim etapie wydychania zauważ, jak brzuch podciąga się trochę. W stronę klatki, w stronę pępka jakby. Na wdechu puść wszystko luźniutko, żeby przepona miała szansę zejść, dno miednicy się rozszerzyć. I to jest właśnie ten naturalny ruch, jakby winda na wdechu obniżała się do dołu, a na wydechu podciągała do góry. Oczywiście z czasem możesz już zrezygnować z wydechów przez usta, jak już czujesz to połączenie i oddychać tylko przez nos. Ale w początkowej fazie wydech przez usta bardzo pomaga. Tutaj przyciągnijmy kolana do klatki i na początek podstaw dłonie pod zewnętrzne uda, żeby na spokojnie zacząć rozszerzać kolana, ale bez drastycznych ruchów. I na wdechu pomyśl o rozluźnieniu w dole brzucha. A na wydechu lekkim podjeździe do góry dna miednicy. Dno miednicy możesz sobie wyobrażać jako taki hamak mięśni u dołu brzucha, który właśnie podtrzymuje twoje organy od dołu. I połącz kolana razem, przełóż sobie stopy na matę. Przechwyćmy kostkę. I przełóżmy ją teraz pomiędzy uda, między kolana, tutaj wyżej między udami. Tutaj na wdechu brzuch luźniutko, znowu pozwalasz, żeby przepona mogła zejść, a na wydechu podnosisz biodra do góry, dociąż pięty, możesz nawet lekko podnieść palce od stóp do góry. Wdech w dół,
luźny brzuch, wdech nawet na boki żeber, żeby się rozrosły. I wydech w górę, nie za wysoko, chcesz zachować tutaj neutralne plecy. Wdech luźniutko, brzuch mięknie. I wydech. Możesz dołączyć wydechy przez usta. Długie, do końca, kompletne. Jeszcze dwa razy w Twoim rytmie. Wdech, luz, wydłużanie mięśni brzucha, mięśni dna miednicy i wydech. Lekkie podnoszenie, skurczanie. I wróć biodrami w dół. Co jest bardzo korzystne dla dna miednicy, to mobilizowanie mięśni dookoła miednicy. Niektóre rotatory naszych bioder bezpośrednio łączą się z mięśniem dna miednicy, dlatego tak korzystne są rotacje wewnątrz, do wewnątrz, wewnętrzne biodra i zewnętrzne. Lewa noga prosta, przyciągnij prawe kolano do siebie i spróbujemy zatoczyć ósemki w poziomie prawym kolanem. Czyli do wewnątrz mamy tę rotację wewnętrzną i ósemka na zewnątrz. Jakbyśmy zataczali kształt figury nieskończoności. Gdy idziesz do wewnątrz, to kolano do wewnątrz, a stopa na zewnątrz i potem zmiana. Stopa do wewnątrz, kolano na zewnątrz. Sprawdź, jak to odczuwasz w prawej nodze. Często jesteśmy niesymetryczni, więc lewa noga może albo lepiej pracować, albo mieć więcej ograniczeń. I zmiana. Prawa noga w dół, lewe kolano do siebie, hop. I figura nieskończoności, ósemeczki. Nie przejmuj się, jeżeli biodra tutaj bujają się na prawą, lewą stronę. To jest totalnie okej. Okay. Cały czas oddychaj sobie właśnie w ten sposób. Wdech rozluźniający, wydłużający i wydech lekko zbierający. I kolana razem. Skręć się na jedną stronę i podnieś się na dłoni. Przyciągnij kolana razem. Nieważne w którą stronę, zaraz sobie zmienimy. Tak, żeby było mnie dobrze widać. I na wdechu tutaj będziemy opcja 1, albo tylko podnosić biodra i rękę. Kto może, kto jest w stanie, wyciąga też nogę, która jest u góry. I to będzie nasz wdech wydłużający. Pozwól, żeby brzuch mógł się rozrosnąć. A na wydechu ściągamy kolana do siebie, biodra w dół do podłogi i nawet łokieć do brzucha, żeby poczuć tę kompresję. Wdech otwierający, wydłużający, nie śpiesz się. I wydech. Możesz dołączyć wydech przez usta, jeżeli lepiej przy tym czujesz pracę brzucha. Ostatni raz podnieś się do góry, ale teraz już przejdziemy do pozycji czterech punktów, więc dłoń w dół. Przejdź na kolana, podwiń palce od stóp podpięty i zróbmy sobie jakby pozycję dziecka, ale właśnie na tych podwiniętych palcach do stóp. Dłonie na tyle, na ile chcą, wędrują do przodu i puść głowę luźno, niezależnie czy czoło dotyka do maty, czy nie. Bardzo ważną rzeczą jest też praca nad stopami, jeżeli chodzi o zdrowie dna miednicy. W stopach mamy wiele zakończeń nerwowych, a niektóre z tych nerwów w stopie również przechodzą przez dno miednicy. Dlatego mobilizowanie stopy, kostek będzie tutaj też bardzo dobre. Możesz dołączyć lekkie bujanie miednicą na prawą, lewą stronę, żeby dojść do rozciągania w różnych kątach Twojej stopy. Chodzenie boso po nierównym też będzie bardzo na plus dla mięśni dna miednicy. I podnieśmy się do góry, druga strona. Ja po prostu odwrócę się w drugą stronę, w Waszym kierunku. Dłoń na macie. Dopchnij tę dłoń dobrze do maty, żebyś poczuł takie podciągnięcie po boku tułowia. I na wdechu otwieramy pozycję.
Wydech, kolana do kolana, bioderka w dół i ściągamy. Wdech. Zatrać się trochę w tym rytmie. Obserwowanie oddechu to jest ogromna część medytacji, więc tutaj nie tylko wzmacniamy i rozluźniamy dno miednicy, ale też pracujemy z tym, żeby się relaksować, chillować, co też jest ważne, bo im więcej stresu, tym dno miednicy też ma bardziej zaburzoną pracę. Wróćmy do czterech punktów. Tym razem palce od stóp podpięte i spróbuj klęknąć. Jak to będzie za dużo, to wróć sobie do tego poprzedniego ustawienia. Dłonie na linii talii, spróbuj lekko pobujać się na prawą, lewą stronę. Oddychaj. I stąd dłonie do przodu, odchodź już palce do tyłu. I co jest świetne też dla dna miednicy, to praca na oddechu wraz ze skrętami. Przełożymy sobie tu lewą dłoń za głowę, wydłuż plecy, tak jakbyś ściągnęła, ciągnął się za tylnią linię włosów do przodu, żeby wszystko wydłużyć. Wdech, jesteśmy tu. Wydech, poczuj, że brzuch się napina, lekko ściąga do siebie, czyli wróć do tego rytmu oddechu. I dołączymy do tego ruch na wdechu. Lewy łokieć do sufitu, odkręć klatkę w stronę sufitu. Wydech, lewy łokieć do prawego łokcia. Czuj, jak na wydechu brzuch się zmniejsza. Wdech, pozwól sobie na ekspansję, łokieć do sufitu. A wydech, zamykanie. Ostatni raz, łokieć do sufitu, wdech. I wydech. Przełóż teraz lewą dłoń na matę i prawe kolano zaczyna tworzyć ósemki, takie jak leżeliśmy wcześniej na podłodze na plecach. Ale tutaj w ten sposób, że prawe kolano do lewego łokcia, prawe do prawego łokcia, za lewą nogę i do góry i takim dużym kolistym łukiem na prawą stronę. I w ten sposób do lewego, do prawego, za lewą nogę do góry i kolistym ruchem. Kto może, to nawet szybciej. I wyciągnij prawą nogę za siebie, hop, prawa stopa na zewnętrzną stronę prawej dłoni. Przełóż lewą stopę na zewnętrzną stronę lewej dłoni i wchodzimy do malasany, jogowego przykucu. I gdybym miała wyznaczyć taką pierwszą pozycję, w której mielibyśmy powracać do połączenia z pracą dna miednicy poprzez oddech i poprzez ruch, to byłoby właśnie połączenie takich skłotów, przysiadów z wydechami do skłonu. Bo naturalnie na wdechu tutaj poczujemy, że brzuch się rozluźnia i miednicę już mamy w tym rozciągniętym położeniu. Znajdź to, na wdechu puść luźniutko brzuch, poczuj, że dno miednicy dostaje to rozszerzenie, a na wydechu dłonie przed siebie unieś biodra i wejdź do skłonu. I tu naturalnie brzuch się ściąga, kurczy, dno miednicy podnosi. W ten sposób pracujemy wraz z oddechem biodra w dół. Rozszerz, puść, luz. A wydech do skłonu, do nóg. Jeszcze jedno powtórzenie. Wdech luźniutki. Wydech do skłonu. Ściągnij mięśnie do brzucha. Hop, w górę. Stąd teraz ustaw stopy równolegle. Lekko ugnij kolana. I przerolujmy się do góry kręg po kręgu. Barki i głowa na końcu. Tak jest. To samo druga strona i również niczym jogowe zombie schodzimy w dół, głowa ciężko do dołu. I wyartykułuj to schodzenie kręg po kręgu w dół, miękkie kolana, ręce ciężkie. Zaokrąglij w końcu i dolne plecy. Przełóż dłonie na matę i kolana na matę.
Wróć do pozycji czterech punktów, przełóż prawą dłoń za głowę. Wydłuż tył szyi, wydłuż plecy, weź wdech, żeby poczuć luz w brzuchu. I wydech, żeby ściągnąć lekko mięśnie. Wdech, dołączamy skręty na prawą stronę, otwórz klatkę. I wydech, prawy łokieć do lewego łokcia. W swoim tempie, jak potrzebujesz wydłużyć te wydechy, to zrób to. Wdech, wydech, aż do końca, może być przez usta, żeby na końcu poczuć najmocniej, jak się da, to podniesienie z dna miednicy. Wdech i wydech. I wróć do pozycji czterech punktów ósemeczki. Lewe kolano do prawego łokcia, do lewego. Za prawą nogę kolistym ruchem do góry. I kontynuuj. Jak jest ciężko, to wolniej. Ale ważne jest, żeby nie wytracać tej rotacji do wewnątrz, kiedy krzyżujemy. I po ostatniej ósemce wyciągnij lewą nogę za siebie, wdech, wydech, lewa stopa na zewnętrzną stronę lewej dłoni, wdech, prawa stopa dołącza i znowu wracamy do naszej malasany jogowego przykucu. Tym razem trochę zmienimy, na wdechu znowu luz w brzuchu, wydłużanie, otwieranie, rozciąganie się dna miednicy, a na wydechu spróbuj pomyśleć, że ciągniesz stopy do siebie, jakby chciały się zejść, chociaż faktycznie nie wykonają ruchu, ale aktywne stopy i aktywne nogi podnoszą nas do góry, do stania. Wdech tu i wydech. Możesz przez usta. Wdech. Wdech. Bo możesz wolniej, możesz mniejszy zakres ruchu, jeżeli to by było za dużo. Wydech do końca, kompletny. Jesteśmy już teraz na początku maty. Nie śpiesz się przez tę sekwencję. Zawsze dawaj sobie czas, żeby poczuć oddech. To będzie tutaj kluczowe. Na początku maty przełóżmy dłonie na linię talii. Podnieśmy sobie prawe kolano do góry, hop, i pobawmy się i tu rotacją do wewnątrz, kolano do wewnątrz, stopa na zewnątrz i rotacja na zewnątrz. Kilka razy. I to samo druga noga. Lewa noga do rotacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jeżeli czujesz, że skurcz jest o krok, zwłaszcza przy rotacji wewnętrznej, to dlatego, że pewnie rzadko wykonujesz ćwiczenia na rotację wewnętrzną, a jednak dla balansu w bioder fajnie jest dołączać też pracę rotatorów wewnętrznych, nie tylko zewnętrznych. I stopa w dół. Jesteśmy na początku maty. Odstaw sobie lewą stopę, duży krok do tyłu. Unieś ręce w górę. Wydłuż się, wyciągnij, lekko podwiń kość ogonową pod siebie i napnij lewy pośladek, żeby poczuć, że przód lewego biodra się rozciąga. Zachowaj pracę z oddechem. Wydech, lekkie wzmacnianie centrum. Wdech, puszczanie luźno. I stąd ugruntuj lewą piętę na macie, rozstaw ręce szeroko w literę T. Pobawimy się wraz z oddechem, z ruchem 1:1. Na wydechu prawe przedramię na prawe udo, lewa ręka w stronę sufitu. A na wdechu będziemy wchodzić do spokojnego wojownika, prawa ręka nad głową. Wydech, czuj jak brzuch się centruje, dno miednicy podnosi. Wdech,
brzuch się wydłuża i dno miednicy też się rozszerza. Wydech. I wdech. Pamiętaj, żeby szukać swojego rytmu. To Twoja kooperacja z oddechem tutaj gwarantuje Ci największy sukces. Zostań w spokojnym wojowniku, ale podnieś też lewą rękę. Trzymaj to boczne przechylenie, boczne rozciąganie, ale na wydechu dołóż jakby pozycję krowy w kręgosłupie, zrolowane plecy, wydech, wdech, jakby krowa, czyli wydłużamy, wyciągamy przód ciała. Cały czas trzymając to boczne przechylenie, wydech, czuj, jak dół brzucha się podnosi i wdech. Brzuch schodzi w dół, winda się obniża wraz z przeponą. Jeszcze jeden raz. I popatrz na przód maty, odłóż lewą dłoń na matę, lewe kolano na matę. Idziemy do niskiego wypadu w taki bardziej kwadratowy sposób. Prawe kolano 90 stopni, lewe tak samo. Skrzyżuj dłonie za głową. Wciśnij trochę tył głowy w dłonie, żeby poczuć zaangażowanie głębokich mięśni szyi. Wdech tu. Wydech, skręć się na prawą stronę i znowu dołącz te plecy kota. Głowa lekko w dół. Wdech centrum, luźniutki brzuch. Wydech, skręt i zgięcie w kręgosłupie. Wdech ostatni raz do centrum. Wydech, skręt i zgięcie. I wróć do centrum, weź sobie kostkę do jogi albo jakąkolwiek pomoc masz. Obejdziemy się też bez pomocy tym razem, jeśli jest taka potrzeba. Prawa stopa robi krok do przodu, lewą łydkę przechyl na prawą stronę i kostka do wewnętrznej strony prawej stopy. Lewa ręka w górę. I zacznij mobilizować tutaj biodra, kołysząc się do przodu i do tyłu. Na tyle, na ile masz ochotę. Współpracuj z oddechem, cały czas pozwalając mu na to flow opadania i podnoszenia. I zejdziemy w dół, żeby sobie usiąść. W tak zwanych nogach jelenia, rogach jelenia, prawe kolano w dół. Przejdź prawym biodrem, pośladkiem do siedzenia i ustaw sobie znowu 90-90 w kolanach. Lewe kolano 90 stopni, prawe tak samo. Jak czujesz, że opadasz na prawą stronę, to usiądź sobie wyżej na kostce lub poduszce albo podeprzyj sobie dłoń o kostkę i... Aktywna rotacja wewnętrzna w lewej nodze. Spróbuj podnieść lewą łydkę i lewą stopę. Kolano zostaje na podłodze. I kilka razy w ten sposób populsować. Jak się nie uda, to próbuj po prostu wykonać ten ruch. Nawet próba oderwania, bez faktycznego oderwania, to duża praca. Może się pojawić skurcz, bo rzadko pracujemy nad aktywną rotacją wewnętrzną w jodze. Ale warto to zmieniać i miksować sobie trochę ją, miksować w sekwencję. Jak jest łatwo, to zostań na chwilę u góry. 3, 2, 1. Nie opuszczaj, zrób kilka pulsacji, co najmniej 5. Góra, 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 góra i luz. Dociągnij lewą stopę do prawej. Pobujaj trochę na prawą, lewą stronę, zwłaszcza, żeby trochę rozmasować ten lewy pośladek. I została nam tylko lewa strona, a po niej idziemy znów w dół do leżenia na plecach. Więc skierujcie się w stronę przodu maty. Weźmy wdech. Na wydechu pierwszy dzisiaj pies z głową w dół. Możesz lekko ugiąć kolana, pomaszerować w miejscu, co też będzie świetnym rozciąganiem dla dołu naszych stóp. I też pies głową w dół jako pozycja odwrócona jest świetną pozycją, żeby odciążyć trochę dno miednicy, ale i świetnie poczuć wydech, jak to
dno miednicy jest odciążone, to bardzo łatwo jest poczuć, jak dół brzucha się ściąga i podnosi na wydechu. I po momencie w psie z głową w dół podejdź sobie do dłoni. Wdech podnieś się do połowy. Wydech skłon do nóg. Wdech cała do góry, unieś klatkę, unieś ręce, wydłuż się, wyciągnij. Wydech dłonie na serce, po czym ręce wzdłuż ciała. Lewa strona, lewa stopa zostaje z przodu, przestaw prawą stopę do tyłu. Wdech ręce do góry, aktywna prawa stopa, palce od prawej stopy rozpostarte. Podwiń lekko kość ogonową pod siebie, napnij prawy pośladek, żeby poczuć, że przód prawego biodra się otwiera. Niezblokowane oddechy. Ugruntuj prawą piętę na macie, ręce szeroko. Wydech, lewe przedramię na lewe udo, prawa ręka do sufitu, spokojny, długi wydech. Wdech do spokojnego wojownika, wydłużanie, wydech, pozycja bocznego kąta, wdech, spokojny wojownik w Twoim tempie. Kolejnym razem, gdy jesteś w spokojnym wojowniku, zostań tu. Wyciągnij i prawą rękę w górę. Zostań w bocznym przechyleniu, ale na wydechu dołącz plecy kota. Półokrągłe plecy. I wyprost w plecach na wdechu. I tak kilka razy wraz z oddechem na wydechu czuj, jak brzuch się kurczy, podnosi. Na wdechu, jak się wydłuża i rozciąga. Popatrz w dół, prawa dłoń w dół na matę, prawe kolano na matę. Zejdź do niskiego wypadu, 90-90 stopni w kolanach. Wdech, wydłuż się, wyciągnij. Wydech, skręt na lewą stronę i rotacja w dół. Wdech, centrum, współpraca oddechu z ruchem. Na wydechu zamykający ruch, podnoszący dno miednicy. Wdech otwierający, dający przestrzeń na rozluźnienie. Wydech zbierający, ściągający. Wdech do góry, przełóż sobie dłonie w dół. Odkręć prawą stopę na lewą stronę. Lewa stopa robi krok do przodu. Kostka do jogi, przy naszej kostce prawa ręka do sufitu i zaczynamy bawić się mobilnością w lewym biodrze. I po momencie tu prawa dłoń w dół na matę, ugnij lewe kolano, przełóż je na matę i skręć biodra na lewą stronę, żeby sobie usiąść. Lewa łydka do przodu, 90 stopni ugięcia, prawe kolano tak samo. Zwróć uwagę na to, żeby prawe kolano było w jednej linii z prawym biodrem i to samo kostka w jednej linii z prawym kolanem. Wdech, poczuj wydłużenie. I dołączmy pracę. Prawą łydkę podnosząc góra, góra. Czasem można pozwolić sobie na drobne oszustwo, żeby poczuć jednak tę dozę sukcesu, chwycić za spodnie lub za ciałko i spróbować popodnosić nogę, jeżeli ciężko Wam jest ją unieść. Z czasem coraz lepsza będzie mapa pracy mięśniowej w tym rotatorze i będzie łatwiej. To może zostaje u góry na 3, 2, 1. Dołączamy pulsację. Góra,
góra, góra, góra, góra. I odstaw prawą stopę do przodu. Tym razem nogi diamentu, wewnętrzne stopy razem, kolana szeroko. Zaokrąglij plecy, opadając twarzą w dół do stóp. I oddech na pierwszym planie. Dla rehabilitacji dna miednicy i oddech jest kluczem. I dobra postawa, bo w dobrej, takiej neutralnej postawie dno miednicy lepiej współtworzy ten koncert z przeponą. Łatwiej im pracować. I stąd podnieśmy się, zakończymy sobie podobnie jak zaczynaliśmy w leżeniu na plecach. Miejcie kostkę lub poduchę blisko siebie. Podstawmy sobie kostkę pod kość krzyżową. Przyciągnij kolana do siebie, więc musisz tak wiercić tę kostkę, że jak przyciągniesz kolana do klatki, to nie ześlizgniemy się z kostki. Ciut wyżej zazwyczaj lepiej ją położyć. I tutaj znowu dołączymy sobie ten wydech przez usta. Przełóż dłonie na dolny brzuch, żeby z nim się jeszcze na koniec połączyć. I tu na wdechu mamy luz, a na wydechu podnieś prawą stopę do góry. Wydech kompletny przez zaciśniętą słomkę. Wdech, stopa w dół, brzuch luźno rozrasta się. Wydech w górę. Wdech w dół, wydech. Wdech i wydech. Wdech luźniutko, luz, luz, luz i tym razem przełóż dłonie na kolano od wewnątrz i pozwól im, żeby się rozszerzyły na tyle, na ile mają ochotę. Jakby to było za dużo, to tak jak na początku, dłonie pod kolana. Teraz już na koniec myśl tylko o rozluźnianiu dna miednicy. Na wdechu luz, wszystko się rozszerza, rozciąga ten nasz cały hamak od dołu. I na wydechu trzymaj dalej ten luz, więc już tu rezygnujemy z takiego świadomego, aktywnego ściągania, dajemy sobie tylko luz na koniec. Czasem popuszczanie moczu czy obniżenie narządów wiąże się z tym, że jest tam wręcz za dużo właśnie napięcia, więc niekoniecznie mięśnie rozluźnione, bez napięcia będą prowadzić do popuszczania moczu. Czasem za bardzo napięte, za dużo w nich stresu i ściśnięcia, to one właśnie zaczynają popuszczać. Nie trzymać tego fajnego zwarcia. Więc luz na koniec, totalny. Oczywiście możesz pozostać tu tak długo, jak chcesz, ale ja już Wam przełożę stopy na podłogę. Jeśli czujesz się usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany, to przejdź sobie na zakończenie, na moment do siawasany. Przynajmniej minutka, ale więcej jak masz czas. Dlatego, że antystresowość jogi i to, jak wchodzimy świadomością, mindfulnessem w obserwację ciała, to już jest też wielki plus dla odstresowywania naszego ciała, w tym dna miednicy. Więc zachęcam i do chillowania na koniec. Natomiast ja już się żegnam. Chylę czoła. Namaste.